what I remember about Christmas, when you receive gift, of course, like when you write on a letter what you want with Santa Claus, I think in English. And yeah, when I was kid was, you know, I was more enjoying Christmas. Moje najlepsze świąteczne wspomnienie z dzieciństwa to na pewno to, kiedy wyczekiwałem na te wszystkie prezenty. Bo jak byłem mały, to nie mogę się doczekać tych prezentów, nawet czasem trochę sobie musiałem odpakować, żeby zobaczyć, co tam było, tak zrobić sobie spoiler lekki, bo nie mogłem się doczekać nigdy, z bratem tak robiliśmy. I never did the tree, but my mother always, she used to make the tree in the living room. The tree was traditional with lot of stars, also with the, you know, the Jesus thing on the ground. Kolejną świąteczną tradycją w moim domu to na pewno ubieranie choinki. Ubieram ją wraz z moim bratem i tatą. No i jak skończymy ubierać, no to czekamy na prezenty z moim bratem. I don't sing the Christmas song because I don't know why. I really don't know why, but at school sometimes, yes. U nas raczej nie zdarza się śpiewać kolęd jakiś, ale czasem jak usiądziemy wszyscy przy stole, już po tym posiłku i tak dalej sobie siądziemy, no to co sobie tam posłuchamy i pośpiewamy wszyscy razem. Best gift I received was the PlayStation 2. Yeah, I remember. Was the best gift I received. At that time was PES. PES. Not FIFA, was PES, you know, football game. With my father, we used to play a lot on a PlayStation 2. And still today, I'm addict on PlayStation, so that's why it was the best gift. No, w Wigilię zawsze u nas w domu są prezenty, co roku. Rodzice kupują, siostry. Ostatnio nawet zdarzyło mi się, że ja coś kupiłem pod choinkę. Pierwszy prezent, który najbardziej wspomniałem, to jest PlayStation 4. To było gdzieś z 5 lat temu już, ale jarałem się jak dziecko, bo w sumie nim byłem. Od razu po odpakowaniu musiałem podłączyć, przetestować machinę. No i fajnie było. FIFA 17. And maybe also the, I don't know if you remember the Overboard. Yeah, this one was nice too. U mnie na Wigilię zawsze są pierogi, mama przygotowuje siostrami najczęściej. Zawsze barszcz. Czerwony, biały, ryby i na deser przygotowują też jakieś ciasta ciekawe. No to moja ulubiona wigilijna potrawa to pierogi zdecydowanie. This year I will go back to Switzerland in Geneva and I will stay with my family. In French you pronounce Joyeux Noël and in Portuguese Feliz Natal. Tegoroczne święta chciałbym życzyć kibicom Stali Rzeszów zdrowia, szczęścia, jak najlepszych prezentów i radości z naszej gry. I wish you Stali Rzeszów fans a good new year, a good party with family, with close friends and see you next year. Wesołych świąt!